Hej, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mary ponownie i jest ze mną Kuba. Jestem, dzień dobry. Cześć. W tym tygodniu, chociaż w sumie nie minęło zbyt dużo dni od naszego ostatniego podcastu, ale poczuliśmy na skrzydłach tak jakby z feedbacku, który dostajemy od Was, postanowiliśmy nagrać drugi odcinek w miarę szybko, ponieważ dawno, dawno nic nie zostało przyjęte ode mnie tak entuzjastycznie jak ten podcast i niesamowicie, niesamowicie się cieszę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości i za wszystkie uwagi, sugestie i opinie i jest naprawdę nam bardzo, bardzo miło. Owszem, bardzo miło jest zobaczyć, jak Wam się to podoba, że się to w ogóle podoba, bo tak szczerze powiedziawszy, nagraliśmy ten podcast trochę... No, nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać, ale widocznie jest w porządku, dlatego znowu my. Siadamy ponownie. Dzisiaj chcemy Wam poopowiadać troszeczkę o tym, jak mieć spokój psychiczny w pracy, jak stworzyć sobie jakiegoś rodzaju bezpieczne miejsce. I myślę, że chcę trochę porozmawiać na temat tego, od czego zależy to, jak czujemy się w pracy, a dlaczego jest to ważne. Uważam, że zdecydowanie spędzamy dużą część dnia, większą część dnia w pracy, więc to, jak się tam czujemy, jest moim zdaniem kluczowe do samopoczucia, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, kiedy problemy ze zdrowiem psychicznym są bardzo, bardzo może pomijane, coraz bardziej są zauważane, ale nadal są pomijane i nadal są lekceważone, a jeżeli spędzamy gdzieś większość naszego dnia, to kluczowym jest to, żebyśmy czuli się jak najbardziej bezpiecznie i żeby nie czuć presji, ponieważ sama wiem po sobie i też większość z Was pewnie wie, że presja bądź też nieustający stres wyniszczają. Myślę, że przytoczymy Wam parę przykładów z naszego życia. Parę historii. Sytuacji, które miały miejsce. Tak jest. To, jak one na nas oddziaływały tak naprawdę i to, jakie mamy podejście w tym momencie do nich, bo wiadomo, to są rzeczy, które już się wydarzyły. W większości są to sprawy już dawno zakończone. Mimo wszystko, tak jak Mary mówi, w pracy spędzamy około 3/4 naszego życia, XD. No, tak. Super. I tak naprawdę w pewnym momencie na początku, jak zaczynamy pracować, to jest takie, o fajnie, mamy pracę i subcio i ludzie i coś robimy, no ale pieniądze, potem, a potem się okazuje, że pieniądze nie rekompensują wszystkiego. Zdarza się tak, jak najbardziej. Tak naprawdę bardzo ciężko jest trafić na pracę, w której bardzo dobrze się będziemy czuli i jeżeli komukolwiek udało się trafić swoją pierwszą pracę w życiu, która była tą właśnie, w której dobrze się czuliście, nie było żadnego parcia ze strony otoczenia ludzi z pracy, no to jak najbardziej my możemy Wam pogratulować, bo jest to mimo wszystko w dzisiejszych czasach, gdzie rynek pracownika, a właściwie sposób traktowania pracownika jest promowany wszędzie, że jest najważniejszy i tak dalej. Mimo wszystko na papierze wygląda to super, a w praktyce wychodzi to różnie. I pragnę tutaj dodać, że najgorsze sytuacje, najgorsze historie pochodzą moim zdaniem z prywatnych małych przedsiębiorstw. Tak. To jest straszne, ponieważ jeżeli środowisko, w którym pracujemy, jest niewielkie, ograniczone jakoś tam do paru dziesięciu może maksymalnie osób, paru dziesięciu, parunastu, to powinno być łatwiej zachować jakąś atmosferę, czy też traktowanie fair, czy po prostu etykę pracy. A tak naprawdę bardzo często okazuje się, że im większy kołchoz, tym tak jakby mocniejsze są te filary, bo no, nie będę ukrywać, że swoje najlepsze momenty pracy przeżyłam w korpo i to jest niby straszne, ale o tym Wam opowiem za niedługo. A najgorsze właśnie w małych, niewielkich przedsiębiorstwach. Są takie ukryte znacki, nieznacki i kwasy między różnymi ludźmi, którzy potrafią wychodzić po czasie. Czasami potrafią wyjść bardzo szybko. Tak dla przykładu ostatnio byłem na jednym dniu próbnym w pracy i
Pracownicy, kiedy nie było szefa, otwarcie mówili między sobą, jaki szef jest beznadziejny i tak generalnie najlepiej by było, jakby go w sumie nie było w tej firmie. No, a ja jako osoba nowa, młoda, siedziałem starająca się o pracę tam tak naprawdę. Siedziałem tam z boku i stwierdziłem po 15 minutach ich rozmowy, że ja podziękuję za ten dzień próbny. Dzień próbny się skończył, oni zadzwonili do mnie i chwała im za to, bo no, jakby od samego początku, dobrze, że dowiedziałem się od samego początku, że takie problemy mają miejsce, ale że jest to na taką skalę, że aż wychodzi przy nowych osobach, które tak naprawdę są potrzebne, bo po to się robi rekrutację, żeby te nowe osoby były, żeby było mniej pracy dla innych, żeby to było bardziej zbilansowane. No a tutaj takie niespodzianki. Jaka była twoja pierwsza praca ever? Moją pierwszą pracą ever, może niekoniecznie będę o niej mówił. Okej. Okay. Bo szczerze powiedziawszy, ty wiesz, która to była moja pierwsza praca ever. Tak naprawdę w tym momencie jedyne, co mi po tej pracy zostało, to parę niedokończonych spraw i mimo wszystko dużo się tam nauczyłem. Przede wszystkim dowiedziałem się, jak się zachowują ludzie i jacy ludzie potrafią być, jakie robić machlojki. No to akurat była firma, w której finanse grały dość dużą rolę. Machlojki finansowe na fakturach, no nie polecam generalnie nikomu. Nie była to dobra praca, natomiast jakby ja wychodzę z założenia, że każde doświadczenie w życiu czegoś nas uczy i te dwa ponad lata, które tam spędziłem, nauczyło mnie bardzo dużo i teraz potrafię bardziej rozpoznać to, jakie ma inny człowiek intencje. Nie mówię tutaj tylko o pracy, tylko mówię w ogólnym rozrachunku. To nie jest na takiej zasadzie, że oceniam ludzi po okładce, natomiast mam takie wyczucie swego rodzaju i uważam, że to jest dobre. Jak było u ciebie? Tak a propos tego, że zapytałam o pierwszą pracę, bo uważam, że bardzo ważną rzeczą, którą należy podkreślić, jest to, że każdy młody człowiek powinien przejść przez jakieś bagno w życiu, bo wtedy uczy się najwięcej. To, że zdobywa pokorę, to jest jedna rzecz, ponieważ po byciu poganiaczem na 12-godzinnych zmianach w sklepie, każdy uczy się pokory, ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś od razu po studiach, nie znający życia, wpadnie do takiego super wygodnego, super dobrego środowiska pracy, oczywiście, good for them, naprawdę, good for them, ale tacy ludzie są okrutnie roszczeniowi i nie dają z siebie nic. I uważam, że każdy powinien pracować na początku albo właśnie w handlu, albo w gastronomii. Powinien zobaczyć, jacy potrafią być ludzie, żeby tak umieć, żeby nauczyć się szacunku. I jakie tak naprawdę są ludzkie emocje tak w momentach stresu. Tak, to jest zdecydowanie dobre, że no ja przez te dwa lata ponad dość dużo się nauczyłem i dość dużo miałem nocy nieprzespanych, więc nie jestem całe szczęście dzięki temu. Niestety nie jestem roszczeniowy. To jest dobre, aczkolwiek no teraz twoja kolej, aby opowiedzieć o swojej pierwszej Moja pracy. Moja pierwsza praca to było takie dorobienie sobie w wakacje w sklepie owoce warzywa, to u znajomej osoby mojego taty. Pracowałam przez tydzień, a potem okazało się, że dostałam 4 zł za godzinę. Wow. No więc to był jedyny tydzień, jaki tam spędziłam. Mhm. No, ale jeżeli chodzi o taką konkretną pracę, no to zaraz po skończeniu studiów, wyjściu z uniwersytetu, okej. Dostałam pracę w sklepie, w sieciówce odzieżowej, jak to większość młodych dziewcząt. I o, jak to mnie przytyrało przez życie. Haruj i milcz. Przede wszystkim, a najgorsze jest to, że jeżeli nie sprzedasz dodatkowo skarpetek, no to już mamy problemy. I czemu psujesz sprzedaż w naszym markecie? Czy ty zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, jakie to przyniesie?
A czy tajemniczy klient wystawi ci złą ocenę, dlatego że na przykład bolał cię brzuch i nie byłaś w stanie uśmiechać się 12 godzin straight? No, moi drodzy, to jest ciężka rzecz i wiem, że są ludzie, którzy się w tym odnajdują. Znam sporo osób, którzy się odnajdują w pracy w handlu z drugim człowiekiem, z klientem. Na przykład mój tata, on uwielbia to, co robi. Mhm. I on bez kontaktu z człowiekiem, jakby miał usiąść przy biurku i robić coś na komputerze, to on by wyrzucił ten komputer przez okno i poszedł sobie, nie? Przypuszczam, że tak. Tak by było. Taki po prostu, taki jest mój tata. No w każdym razie, ja na przykład jestem wyjątkowo zrelaksowana przy takiej pracy, przy biurku, w spokoju. Zrobię sobie kubek herbaty, siedzę sobie, robię swoje i po prostu i nie mam problemu. No, jednakże to była właśnie moja pierwsza praca, to była praca w sieciówce odzieżowej. Później była praca w jednym z małych przedsiębiorstw. Nazwijmy to w ten sposób. No nie możemy tutaj nic... A to było przedsiębiorstwo do paru dziesięciu osób, wydaje mi się. I to był koszmar. To mnie tak zniszczyło psychicznie, że ja wtedy byłam prawie najszczuplejsza w dorosłym życiu. Prawdopodobnie. Bo pomimo pracy siedzącej ja po prostu nic nie jadłam, bo non-stop ściskało mnie w żołądku i to było straszne, ponieważ o 8 rano w sobotę potrafiłam dostać telefon z jakimś opierniczem, który nawet nie był istotny, a to była moja jedyna wolna sobota w miesiącu na przykład. No, takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją w momencie, w którym ktoś zna szefa, ktoś pracuje dużo lat i już ma dobre kontakty z szefem. No, to na pewno nie jest pozytywne. Później przeniosłam się do księgarni i przez pierwsze pół roku było zajebiście. Przez pierwsze pół roku było super. Oczywiście trzeba było sprzedawać jakieś książki z przeceny na dodatkowy produkt, bo w każdej sieci trzeba robić coś takiego. Ale później przestało być super. Później przestało być super, a zaczęło być tylko pod górkę. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że czasami pewne rzeczy wychodzą od razu, a czasami pewne rzeczy wychodzą po jakimś czasie i ludzie tak naprawdę, którzy zarządzają innymi ludźmi, potrafią się zmienić niejednokrotnie z dnia na dzień. To może być spowodowane zarówno sytuacjami prywatnymi, ale zazwyczaj jest to niestety moment, w którym taka osoba zyskuje jakąś wyższą pozycję i no, nie jest to w żaden sposób, nie wiem, pokazywanie palcem na te osoby i mówienie, że są beznadziejne, tylko to prawdopodobnie są ludzie, którzy właśnie nie za bardzo się nauczyli takiego zdrowego podejścia do człowieka i nie za bardzo nauczyli się tego, jak drugi człowiek może zareagować. Bo co może zranić drugą osobę? Tak, jeżeli się nie przewrócisz, to się nie nauczysz i to jest dokładnie to. To są takie osoby, które w życiu nie zeznały takiej charówy i no niestety w momencie, kiedy dostają trochę więcej do kieszeni, ewentualnie jakąś pochwałę od prezesa czy tam innego dyrektora, no to w głowie się przewraca takiej osobie. Też wspomnę, że po pracy w księgarni zapłakana wsiadłam do pociągu i powiedziałam, że zasługuję na coś lepszego. No i szukałam pracy przez 3 miesiące, aż w końcu udało mi się dostać właśnie do super, hiper wielkiego korpo, w które w traktowaniu pracownika było przekozakiem. Miałam bilety do kina, miałam 24 na dobę lekarza, miałam psychologa na telefon dostępnego, jakby mi nagle było źle. Żadnych wyrzutów sumienia o dzień wolny, żadnego tłumaczenia się, wysoka kultura pracy naprawdę i ja nie wiedziałam, że osoba, która nie ma dyplomu, może pracować w takim miejscu. W ogóle to do mnie nie docierało. A później im więcej doświadczenia nabierałam,
tym większą samoocenę sobie budowałam tym. Ponieważ jak szłam na rozmowę do innej pracy, do mojej poprzedniej, szczerze mówiąc, to no na rozmowę z tą rekrutacyjną wjechałam z buta. Zrobiłam takie po prostu jeb drzwiami i cześć, to ja i wy chcecie, żebym ja z wami pracowała. Tak oni było. Oni byli jak ok, ile A chcesz. Oni byli tak, okej. Okay. I to dokładnie było w taki sposób. Bo w momencie, im większy czujesz się komfort psychiczny w pracy, tym więcej zauważa się swoje własne mocne strony, ponieważ przełożony ci o nich wspomni na spotkaniach jakichś tam cookresowych, doceni twoją pracę. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy nie docenią twojej pracy, ale jeżeli trafisz do wysokiej kultury pracy, to wszystko będzie ci jasno przekazane. Dowiesz się o tym, co należy poprawić, o tym, co jest dobre. A osoby, które nie doceniają twojego sposobu pracy albo ciebie, no tak naprawdę mogą nie doceniać, ale do gadania mają niewiele. Tak. I to jest to korpo, to dobre korpo. Ja może teraz wtrącę trochę o złym korpo. Nie do końca dobrym korpo, jest to korpo, ale no zostawia sobie wiele do życzenia. Oczywiście kultura pracy, wiadomo, jest zachowana. Kodeks pracy jest jak najbardziej tolerowany i przestrzegany. Natomiast no, ludzie już troszkę inaczej do tego podchodzą. I mówię tutaj zarówno o pracy w korpo przy komputerze, jak i pracy w korporacji, która jest no, po prostu sieciówką, jest sklepem. Miałem okazję pracować przez 3 miesiące próbne, po których zrezygnowałem z dalszej współpracy z jedną z sieciówek. Jest to bardzo duży sklep z elektroniką, chyba mogę to powiedzieć. Natomiast jakby nie dziwię się, że cały czas jest tam stała załoga, bo stała załoga jest jakby od samego początku i od samego początku... Przerwę, tylko zauważasz, że zawsze tak jest. Jak jest jakaś taka załoga bardzo leciwa, to ona się trzyma strasznie razem, tak. I rączka rączkę zawsze kryje, nie? Tak, tak. Zawsze tak jest. I zawsze jak kierownik wychodzi, to do innych podniesie rękę, a do ciebie nie. Do tej ekipy, która się trzyma od samego początku, podniesie rękę, a do ciebie to tak nawet nie spojrzy. No i taką miałem przygodę 3-miesięczną. Potem pracowałem na call center, gdzie wydawało mi się być w porządku. Od samego początku wiedziałem, że to będzie sprzedaż, natomiast no już tam nie pracuję. I... Kropka. To wszystko mówi, kropka. Tak, już tam nie pracuję. Po pierwsze moje zdrowie fizyczne trochę mi to uniemożliwiło, a po drugie podejście do tej sprzedaży, bo są korporacje takie, gdzie wiecie, komputer, kawka, coś tam klepanko i wszystko w porządku, a są korporacje, które nazywają się call center. No i one niestety już albo są sprzedażowe, albo próbują ukrywać tą sprzedaż. Miałem do czynienia z obydwoma takimi przykładami. Zaraz po tym, jak skończyłem pracować w jednym call center, trafiłem do tak naprawdę drugiego, gdzie od samego początku pytałem, już nauczony poprzednim doświadczeniem, czy dużo jest sprzedaży, jak do tego podchodzą. Było mi mówione, że nie, wszystko będzie w porządku, nie ma tej sprzedaży dużo, najważniejsza jest obsługa klienta. Mało tego, było mi obiecywane, że ze strony kierownika i tak dalej, osób, które sprawują nad tobą pieczę, jeżeli cokolwiek będzie nie tak, będą przeprowadzane rozmowy, będzie próba naprawienia rzeczy, z którymi sobie nie radzisz. No, przez 2 miesiące pracy, gdzie pierwszy miesiąc to było szkolenie tak naprawdę i do takiego kontaktu z klientem w ogóle praktycznie nie dochodziło, to były może 3 razy w ciągu całego miesiąca. No, następny miesiąc to już był miesiąc, kiedy jesteśmy po szkoleniu, mieliśmy pokazać, że potrafimy sobie poradzić z tym. Natomiast wyszło na to, że sprzedaż mimo wszystko to jest 90% tego, co robisz. Obsługa klienta, nikt nie zwracał na to uwagi tak naprawdę,
A jeżeli chodzi o wsparcie ze strony kadry kierowniczej, no to w moim przypadku była to przeprowadzona tylko jedna rozmowa na spokojnie, a następna rozmowa, którą przeprowadziłem, była z tak naprawdę jakby kierowniczką Toweru, nie wiem jak to poprawnie się nazywa. No. I to była rozmowa pod tytułem masz tu wypowiedzenie, podpisz porozumienie stron. Tak to wyglądało. Moje jakiekolwiek pytania czemu, gdzie były rozmowy z kierownikiem, którego całkiem przypadkiem akurat wtedy nie było, bo był na urlopie. No i tak się właśnie to zakończyło. Dużo niewyjaśnionych zostało do tej pory, natomiast ja stwierdziłem, że stawiam nad tym jedną wielką kreskę, bo okej, no stało się. I też a propos sieciówek, znowu wróciłem potem do sieciówki, co było miłą pracą, nie ukrywam. No ale po półtora miesiąca wyszło, że tak naprawdę wszyscy pracownicy nie lubią kierowniczki. Kierowniczka o tym wie, ale udaje, że o tym nie wie. I jakakolwiek rozmowa z nią była bardzo trudna, bo pomimo, że nie daje się uprzedzić temu, co ludzie gadają na innych, no to argumenty były dość solidne i bardzo ciężko było jakby nie patrzeć na daną osobę przez pryzmat tego, szczególnie, że na co dzień się to widziało w zachowaniu pani kierownik. No niestety zostałem zwolniony z tej pracy. Wow. Shocking news. Shocking, kto by się spodziewał. A jedyne co usłyszałem na koniec to było, że tak będzie dla ciebie lepiej, że cię stąd zwalniamy. Tak. I to też była sieciówka, to nie była polska firma, to była ogólnoświatowa firma, gdzie tak naprawdę na samym wejściu, wszędzie praktycznie, w przebieralni, w gabinecie kierownika, w jadalni, wszędzie były piękne słowa o tym, jak to traktowanie pracownika jest ważne, jak ważna jest komunikacja między ludźmi. No, gdzieś komuś coś nie poszło do końca, tak jak powinno. I czemu przytaczamy te nasze przykłady z własnego życia? Myślę, że głównie po to, żeby teraz móc po tych historiach nakreślić, co pomaga w utrzymaniu dobrej atmosfery w pracy, a co zdecydowanie przeszkadza. Tak mi się wydaje, bo wyciągając z tego wnioski, przede wszystkim najważniejszy jest szacunek do współpracowników i nieważne, czy to jest współpracownik na tym samym szczeblu, czy na wyższym, czy na niższym, szacunek powinien być. Nawet jeżeli nie lubi się tej osoby z charakteru, bo ona, nie wiem, zbiera znaczki, a ty nie lubisz znaczków. To nie znaczy, że nie wolno jej szanować. Trzeba ją szanować tak naprawdę. To jest moment, w którym trzeba oddzielić sobie tak naprawdę, popatrzeć na osobę, która jest powiedzmy kierownikiem i może charakter nie pasuje do naszego, natomiast jest to kierownik, jest to osoba, z którą musimy współpracować i w tym momencie trzeba usiąść i pomyśleć, jak oddzielić sobie swoje postrzeganie świata na co dzień, a jak oddzielić postrzeganie właściwie nie tyle świata, co ludzi na co dzień, a w pracy. Bo w pracy tak naprawdę ja nie mówię, że trzeba być w pracy kimś innym, tylko dużo przymykać oko, jeżeli trafiają się osoby no nie pasujące charakteru do nas, tak? No ktoś zbiera znaczki, ja nie lubię, ale no nie muszę mieć z tą osobą kontaktu prywatnie. Wystarczy utrzymywanie takich zdrowych relacji z naszej strony, bo oczywiście nigdy nie możemy odpowiadać za drugą stronę, ale tak naprawdę utrzymanie zdrowej relacji z naszej strony do drugiej osoby, mimo wszystko uśmiechnięcie się do niej, pomimo tego, co sobie tam w głowie myślimy,
No, niejednokrotnie to będzie lifesaver w momencie, kiedy będzie jakaś krytyczna sytuacja, ewentualnie prosty przykład, fala zwolnień. Bo są osoby, które nie ukrywają tego, że kogoś nie lubią w pracy, a są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że okej, można nie lubić, ale trzeba z tą osobą pracować. I to jest tak naprawdę od tego można sobie pociągnąć resztę rzeczy, jeżeli chodzi o komfort psychiczny w pracy. Oddzielenie życia prywatnego od tego, pracy. Co się dzieje w pracy. Ale też idąc tym samym tropem, moim zdaniem, tak samo jakbyśmy robili materiał o dobrych relacjach w związku, bo jakby nie było, praca jest naszym związkiem jakimś. Też chcianym czy niechcianym. Chcianym czy niechcianym. I najważniejsza jest oczywista oczywistość, czyli komunikacja. Jasna i klarowna komunikacja, gdzie każda strona ma szansę do wyłożenia swoich oczekiwań, swoich próśb, swoich planów, swoich przemyśleń. I nawet nie wiecie, jak bardzo to wpływa na właśnie ten wspomniany już nieraz przez nas komfort psychiczny, bo w momencie, kiedy między tobą a przełożonym, tobą czy kolegą, który siedzi obok, sytuacja jest jasna, prosta, typu Kuba, podaj mi jabłko. Nie. No dobrze, nie, to nie, ale jak Kuba na przykład powiedziałby sama sobie weź, no to już jest takie bardzo pretensjonalne, takie bardzo no niewłaściwe. Tak nie powinno się robić, bo tak naprawdę co nam szkodzi podanie tego jabłka? I tutaj chcę dać, nie pociągnę dalej tego, co powiedziałaś, natomiast chcę dać taką małą uwagę, że komunikacja jak najbardziej, tylko zdać sobie trzeba sprawę z jednej rzeczy. Z każdym da się jakoś dogadać, natomiast nie z każdym da się dogadać od razu. I może być tak, że przez bardzo długi czas z daną osobą z pracy będziecie sobie nawzajem posyłać pioruny, bo ja na przykład chcę się dogadać z Mary, a Mary nie chce ze mną rozmawiać i nawet nie chce na mnie patrzeć. Natomiast prawda jest taka, że każdego, przynajmniej z tego, jakie my mamy doświadczenie, każdego w pracy dopadnie moment, w którym musi wejść na tą drogę komunikacji. I to nie jest istotne, czy z własnej chęci, czy z chęci wyższej, potrzeby wyższej. Tak czy inaczej w pewnym momencie do tej konfrontacji dojdzie. No i wtedy nam będzie łatwiej, jeżeli będziemy otwarci umysłem na drugą osobę, bo dzięki temu ten ktoś zobaczy, że okej, to nie jest takie straszne. I to trzeba było tak od samego początku porozmawiać z tą osobą i dzięki temu dalej jakby przekazujemy tą dobrą wartość komunikacji między sobą. Czy to ma jakiś sens? To ma sens i też można to trochę porównać do takiego zjawiska, które moja mama bardzo często wspomina, że to, co dajemy z siebie, do nas wróci. Mhm. I chodzi głównie o to, że jeżeli jesteśmy uśmiechnięci, przyniesiemy z kuchni, nie wiem, właśnie to głupie jabłko komuś, kto siedzi koło nas, bo na przykład on przychodzi później i nie mógłby go dostać, albo po prostu jakiś uśmiech na korytarzu, to ta osoba to zawsze zapamięta. To jest jak w tych wszystkich grach te typu The Walking Dead, że ta osoba to zapamięta. Tak, albo i to będzie miało wpływ na przyszłość. To będzie miało wpływ na przyszłość i wiem, że czasami, bardzo często nawet, mamy strasznie do dupy humor, ale najważniejsze to jest to, żeby zostawić to wszystko za drzwiami, wychodząc z domu, bo to potem zasieje ferment. Albo coś takiego, albo jakieś niewyjaśnione spięcie z kimś w pracy zasieje ferment, a ferment nie zostaje tylko między tymi dwoma osobami, których dotyczy. To zawsze idzie dalej, to zawsze idzie
tam, gdzie teoretycznie iść nie powinno, bo nie powinno to tyczyć osób tak naprawdę trzecich. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten sobie komfort psychiczny, już kończąc powoli, bo mamy pół godziny, przede wszystkim, tak jak mówiliśmy teraz, mimo wszystko próbować patrzeć na to wszystko pozytywnie i starać się dać innym osobom zaniżyć swoje wartości. Dokładnie. Nie dawać powodu do tego, żeby ktoś, nie wiem, powiedział, a ty jesteś beznadziejny, bo się nie uśmiechasz. Komfort psychiczny to tak naprawdę podstawą komfortu psychicznego jest to, że jak wyrobisz sobie tą umiejętność bycia otwartym, to w tym momencie będzie łatwiej, bo ty sam w sobie będziesz się czuł swobodniej i przy okazji, jeżeli dojdzie kiedykolwiek do jakiejkolwiek konfrontacji między tobą a kimś innym, to dla ciebie to będzie łatwiejsze. Myślę, że chodzi też tu takie troszeczkę o dbanie o własny, w cudzysłów, o ogródek. Troszeczkę, ale też jest bardzo jedna ważna rzecz, którą chciałam dodać, to jest bardzo często głośno omawiane pojęcie work-life balance. Jeżeli nie będziecie mieli w pracy zachowanego work-life balance, to no to są podwaliny do dobrego, do zdrowej pracy, ponieważ oczywiście są takie momenty w roku, że jeżeli pracujecie z finansami, to jest jakiś rok fiskalny czy coś, kiedy jest naprawdę dużo pracy i trzeba zostać po godzinach, ale w momencie, w którym jest tak jakby normalnie, spokojnie. Jest normalne, że ty idziesz do domu o 17, jak ktoś do ciebie dzwoni, bo coś tam znowu z pracą, to już nie jest tak do końca dobrze. To już załamuje tą barierę, którą wy ze sobą zostawiacie, wychodząc z pracy. Tak, dlatego że masz się w umowie zapisane 8 godzin pracy i nikt przez to nie umrze. Nikt. I to jest czasami przyjmowane z dużym zdziwieniem, dlatego że jak to przecież to trzeba od razu załatwić. Nie trzeba załatwić. O tej godzinie 17 prawdopodobnie po tej drugiej stronie łańcucha komunikacji nikt już nie pracuje. No ale to niestety jest, to mentalność nasza tak. jako Polaków, bo my zawsze, dopóki nie będzie skończone, to dopóki nie odpuszczę. I w domu mieć takie podejście okej. Natomiast w pracy prędzej czy później wyjdzie to na minus, może przyniesie tymczasowe korzyści, natomiast odbierając telefon za trzecim, czwartym razem już próba, będzie nas bolał żołądek, próba, kiedy zadzwoni dzwonek. To raz, dwa, próba wytłumaczenia tego, że hej, skończyłem pracę, to już nie przejdzie, bo padnie pytanie, ale czemu odebrałeś wcześniej? I w tym momencie jakakolwiek argumentacja choćby była najwyższych lotów, nie da rady. Ja nie mówię, że należy odrzucać zawsze telefony po pracy, po godzinach pracy. Natomiast traktujmy siebie wzajemnie jak ludzie, a nie jak maszyny do pracy. Można pewne rzeczy zrobić. Natomiast od startu serdecznie polecam przyjąć podejście na zasadzie zrobię to jutro, kiedy będę w pracy. Teraz idę do domu. Tak jest, dokładnie. Ponieważ później jedyne co to wrzody żołądka i nerwica. I tak naprawdę w momencie, kiedy odpuszczacie pracę, to gdzieś tam w głowie cały czas gryzie was przeczucie, że ten telefon zawsze musi być blisko, zawsze muszą być włączone dźwięki, bo nie daj Boże zostanie pominięte połączenie od kogoś, kto akurat do nas dzwonił z pracy. A to, uwierzcie mi, bardzo dużo potrafi zepsuć i nie da się odpocząć, jeżeli jest ten telefon cały czas tak naprawdę przylepiony do nas. Tak, bo człowiek nie przestaje trwać w napięciu. Tak, on nigdy tak naprawdę do domu nie wraca.
To prawda. A to się przekłada, no kaskadą w sumie to się przekłada na początki pracoholizmu i na początki mocnych ubytków na zdrowiu, bo w momencie, w którym będziemy dawali sobie dzwonić po, nie wiem, 18, 19, tak tego prawa będzie coraz więcej osób nadużywało. Znaczy prawa, tego niby prawa będzie tych osób. Tego niepisanego przepisu, na które sami się zgodziliśmy. No, dlatego powiem wam, że w momencie, w którym macie możliwość zamknąć komputer w szafce i wyjść, to jest najlepsze miejsce, w jakim możecie się znaleźć. I bardzo dużo osób, goniąc za tym, że chce być jak najlepszym, że chce jak najlepiej sobie radzić, bardzo dużo osób o tym zapomina. A myślę, że taką myślą końcową może być to, że czasami w trosce o samych siebie dobrze być egoistą. Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę chociażby sytuację, którą znamy z dnia codziennego, godzina 16 i kończymy po prostu, bo inaczej zeżrą nas nerwy i będziemy patrzeć cały czas na zegarek, ile to już minut po tej godzinie 16 zostaliśmy w pracy, a później tak naprawdę jedyne co mamy ochotę zrobić, to wrócić do domu i zamknąć się w pokoju, iść spać. To nie jest dobre dla nas, a dla osób z zewnątrz, no to jakby samo się przez się rozumie, że inni też na tym więcej tracą niż zyskują cokolwiek. Dziękujemy wam, moi drodzy. Dbajcie o siebie, bo dbanie o siebie jest ważniejsze czasami niż dbanie o innych, ponieważ jesteście fundamentem do tego, żeby inni byli szczęśliwi w waszym otoczeniu. A prawda jest taka, że jeżeli sami o siebie nie zadbacie, no to nikt o was nie zadba. Można mieć przyjaciół, rodzinę jak najbardziej, natomiast prawda jest taka, i to nie rzuć kamieniem pierwszy, sami dobrze wiemy, czego potrzebujemy. Dziękujemy za wysłuchanie i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, pa. No i pa.